Siemanko, z tej strony Jurny Gieroj i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej przechodzili Far Cry 3. To już czwarty odcinek. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. W poprzednim odcinku działy się bardzo, powiedzmy to, dziwne rzeczy. Musieliśmy zebrać grzyby, nie były to takie zwykłe grzyby. Kto widział poprzedni odcinek, ten wie. Ja nie będę na ten temat się rozmawiał. Zobaczmy, co w dzisiejszym dniu przyniesie nam ta naprawdę niezła gra. O, mamy ten domek. Wróć do Enhalta. Wrócimy sobie do naszego doktorka. Wręczymy mu grzybki. Może faktycznie odratuje tą naszą chyba dziewczynę. Albo co najmniej koleżankę. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. Rączka. Nienawidzę jej. What did I do with the burgers? Oh, oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Grzybki. Delightful. Oh yeah. Give them to me. No, I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. No dobra. Zobaczymy, co tam dalej będzie się kręciło. Kręcimy jej te grzybki. Nie. On jeszcze nie przydał do mnie tej mikstury, tak. How you feeling? Got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. Nie wiem, czy on jest czarujący. Raczej nie podzielam jej zdania. At some point I passed out. The doctor saved me. Jak smutno się zrobiło. Jason, what's wrong? Jason, what's wrong? Grant, you Grant. No tak. Widzieliśmy to na własne oczy. No niestety. Was naprawdę zaskoczył nas. Wtedy jak byliśmy w obozie. No niestety strzelał do nas zamiast naszego brata. A tych co nie wiedzą. Co było? Jason, whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Jest mściwa ta nasza koleżanka, dziewczyna. By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. To nic takiego. Aha. Dzięki. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. Przepraszam za katar. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me to the tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Let him bring the rest here. No tak. Dajcie mi pod latarnią. He'll die otherwise. To nikogo nie powinni znaleźć. Skoro was tutaj. Agnes. A, kupuję faktycznie. How can I refuse you? Of course they can stay. Aha, ten doktorek to chyba... Może, że to... Double dosage. Jest jego córką. To calm my nerves. Że Daisy jest jego córką, ale... No w sumie można było się tego spodziewać. Gość mieszka na takiej wyspie. Jeszcze w tak odosobnionym miejscu jak ta góra. Przepis na po prostu zwariowanie. O, Denis się nas troszczy. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa.
You could enter the calm room and listen in on... na Meduzie. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates na mieliźnie, ciekawe. Last of the warrior, Jason. Train your body and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Czyli ciało Tatuaż cię poprowadzi, będzie fajnie, jest to wyspa, na której mało kto by przeżył, ale będzie tak naprawdę okej i będzie super. Dobra, posprzedajemy ten szajs. W ogóle chyba będę mniej lutował, bo faktycznie ta gra się rozwodzi na prawo i lewo. Mogę tutaj nagrywać naprawdę no nieskończenie. Tą grę mogę nagrywać naprawdę nieskończenie, mogę robić odcinki po godzinę, ale... Wiem, że tak nie może być, bo tego nie będziecie chciało oglądać. Chyba, że będziecie chcieli tak oglądać, to wasz wybór, napiszcie tego w komentarzach. A, jest adrenalinka, warunki fizyczne. Weźmiemy sobie tutaj warunki fizyczne. Myślę, że się przyda. Będziemy po prostu bardziej odporni na nasze... potyczki w tej grze. No bo początkowo mamy tylko dwa paski życia, to jest za mało. To jest to zdecydowanie za mało. Nie. Fajnie jest to paralotnia, bardzo fajnie się lata. No, tylko, że zaraz walnę w ziemię. Chyba, że coś wykombinuję. O, jest. Bierzemy kładę, lecimy z tym koksem. A dobra, dojedź z tym lekarstwem i dobra, lecimy sobie. Ogólnie zawsze byłem dobrym kierowcą, grałem w różne gry wyścigowe, ale w Far Cry jakoś źle mi się jeździ, nie wiem, być może się przyzwyczaję i będę dobrze jeździł, natomiast problem jest z drogami, które... No... Tak naprawdę trzeba przez trawę... Kurde no... Ja pierdzielę no... Naprawdę, to jest tak, sterowanie jest takie proste, ale sami widzicie, co się dzieje. Boże, no gdzie to jest? No dawaj. Strzelają do mnie, kurde, te... pajace, kurde. Ja pierdzielę, już nie mam czasu. Ja pierdzielę, no. Nawet do kąpieli nie dojechałem, no. Ja pierdziu, co za po prostu zagłada. O Jezu. Cóż, zaczniemy od nowa, dobra. Lecimy z tym koksem. Dobra. Dojechaliśmy. Dobra. Troszeczkę kaski wpadło, wszystko jest git. Zrobimy sobie tutaj krótkie plądrowanko. Dobra, miałem nie robić plądrowania, ale nie mogę się od tego oderwać. Także wiecie, jak to jest. Tylko muszę... A właśnie, zwiększę sobie to pole widzenia. Bo po prostu... Będzie łatwiej to, jakby tą grę przedstawić, jak będzie wszystko takie duże. W sensie efekt drugiego oka jest bardzo fajny, bo tak naprawdę więcej widzimy na ekranie. To jest jedynie utrudnienie dla mnie, żeby celować, bo tak naprawdę wszystko, co jest przede mną, jest mniejsze. Bo ekran musi pomieścić większy obszar. No dobra, co my tutaj mamy? Chyba lecimy na tą misję główną. Jest u góry, koło tego rekina. Chyba, że sobie po kolei przejedziemy. Jestem tutaj, tak? To sobie pojedziemy. Chyba musimy posterunek sobie zdobędziemy, skoro przejeżdżamy koło tego. Trzeba nie tak zrobić. O Jezu, no dawaj, wsiadaj no. I teraz będę musiał jak tu pojechać, zaraz. Pamiętam, że w Far Cry 4 był GPS, wystarczyło zaznaczyć, które nas prowadziło. Tutaj tego nie ma. Jezu! Ależ tego tutaj nawali, jakichś skałek, nie skałek.
Dobra, lecimy prosto tam, bo naprawdę szkoda czasu. O kurde. Co za rozboje. O cholera. Nie, musimy tutaj zrobić porządek. O ja pierdzielę, ładuję. W sprincie nie mogę ładować. Mam nadzieję, że będę na to... Dobra, załatwiliśmy gostka. Gdzie jest jego cielec? A, zresztą. Gdzie to jest? Dobra, tutaj mamy go. Lamparta. To jest Lampard? Nie, Pantera. O nie, coś... Dobra, bierz, dobra. Myślałem jakiegoś pajacyka. No i dobra. No, dawaj. Akacze są niecelne trochę. AK-47 to jest popularna spluwa, najbardziej popularna na świecie, ale... No. Pyk. Dobra, wstrzeliłem się w niego. O, troszeczkę kaski wpadło. O, Holender, już tutaj nas zaraz zobaczą. Niech spierniczają, bo ja muszę tutaj ogarnąć coś dalej. Misję. O, cholera. Dobra, położenie. Ale bez hitu. Następny odcinek już będzie bez plądrowania, bo naprawdę wiem, że to może zanudzać. Postawiam teraz na fabułę, naprawdę. I ewentualnie zdobywanie masztów. I posterunki, ale nie będę wydawał się w takie random events tak zwane, czyli sytuacje, w których nie ma nic zaplanowane. My jedziemy sobie przy drodze i tak jak dziś, jakieś pantery zaczęli atakować naszych i takie inne sprawy. Dobra, odbijemy sobie ten posterunek. Gdzie tutaj jechać? Aj, chyba źle pojechałem. Nie, zaraz. To jest droga. Dobra, zawracam, bo to szkoda czasu. O, no dawaj. Kurde. Ale to ma moc, ta bryka. No, jesteśmy już blisko, stanijmy sobie tutaj. Robimy to po cichu, co? Zaraz, bierzemy sobie tego skurczybyka. Naszego aparata zajebistego. Tym ma naprawdę niezły zoom. Z takim zoomem to kurczę. Jak normalnie lornetka. Przeładujemy sobie, żeby wszystko było git. Dobra. Czy oni w ogóle... Czy jest coś bliżej? Ja sobie rzucę... Zaraz. O, rzucę kamieniem, bo nie wiem, czy to jest pod moimi nogami, w sensie za tą górką. Wtedy będę wiedział, czy... Nikogo raczej nie ma, dobra. Nikogo nie ma. Dobra, powoli atakujemy. Już się zbliżamy. Jest jak szczeka. Najgorsze są psy, bo nas wywęszą. Psy naprawdę potrafią tak pokrzywiać plany, że nawet nie będę mówił. O. Dawaj. Mamy go. Kurde, co jest? Ja pierdzielę, właśnie mówiłem o tym. Jezu. Mówiłem o tym psie, mówiłem. O Jezu, jeszcze... Nie, naprawdę tak to miało nie być. Miało być po cichu. Boże, zaraz zwariuję. No dobra. Musimy z tego jakoś wyjść, tak? W końcu my sobie zapracowaliśmy na tą sytuację. Nasze denne położenie. W którym znaleźliśmy się. Dobra. To było ładne spotkanie. Ale zaraz zginę. Gość jest tutaj. Dobra, tego nie trafiłem. Spluwka.
Nie, shotgun to nie jest moja broń. Nie lubię jej. O Jezu, co to wybuchło? A, to było ładne. A właśnie, tam mamy ten nadajnik, w sensie telefonik, którym dzwonią na posiłki, ale chyba, że do drugiej posiłki nie zadzwonią. Po co, jestem tylko jeden, a ich jest kilku. Chłopaki nie są w formie, nie mogą mnie pokonać. O! Ajajaj. Ale to ładnie weszło. Aż dziw bierze, że ta gra jest z 2012 roku. Naprawdę. O właśnie. Trzeba strzelać, dobra. Teraz tamtego musimy złoić. Ale wiem, że... O. Shotguna miał, mógł zrobić nam krzywdę. Dobra. Jesteśmy tutaj. Okej. Sukces, 500. To jest dużo. To jest dużo. Potrzebujemy punkty, żeby zdobywać umiejętności. O, dawaj. Ja sobie muszę tutaj... Ze skóry zwierząt będziemy robili nowe rzeczy, które pomogą nam z przejściem coraz to trudniejszych misji. Ostatnio w ogóle nie pokazywałem na odcinkach rzeczy, które robię. Chodzi mi tutaj o przedmioty, które wykonuję ze skór oraz takie rzeczy jak większy plecak albo kabura na broń, pozwala wnosić większą ilość broni albo większą ilość amunicji. Ponieważ to jest strasznie nudne, mam w planach tylko pokazywać zlecenia na zwierzęta, które są na biuletynie po przejęciu posterunku. Wtedy te zwierzęta są właśnie mocniejsze od takich zwykłych, regularnych. Takich jak na przykład psy, świnie czy jelenie. Minusem właśnie prowadzenia takie zwykłe zwierzęta jak psy, świnie, jelenie to jest to, że one uciekają, długo się ich szuka i bym was zanudził pokazując te moje poczynania. Dlatego takie rzeczy często robię poza kamerami i tak naprawdę jest to, myślę, że dobry pomysł. Wtedy materiał jest bardziej zoptymalizowany pod oglądanie go. Karabiny snajperskie. W to będziemy się bawili, bo ja bardzo lubię grać z snajperką. W Battlefield 3 bardzo dobrze grałem z snajperką. Kiedyś. Bardzo dawno temu. Co tu mamy? Kurde, dużo rzeczy ciekawych. Miotacz ognia. Chociaż miotacz ognia nie, to jest lipa, nie? Ale... O, kamizeleczka. Kamizeleczka jest. Weźmiemy sobie kamizeleczkę. No, kanon. No dobra. Jest gites. O. There's still more to do. Taking care of. Idziemy sobie do bryczki może i pojedziemy już na misję. Bo sami wiecie, jak to jest. Misja sobie kurde. W tej grze misja jest położona bardzo daleko. I to jest właśnie ból. To jest właśnie ból. O, holender. No ale mnie nosi tutaj. Dobra. Lecimy. Skoro oni zamordowali jakichś tam ludzi, to zasługują na to samo. To Far Cry, tu rządzą inne prawa niż nasze typowe sądy i inne kodeksy kar. O! Spróweczka. Spróweczka z tłumikiem, to jest wyposażenie obowiązkowe, ale zaraz co my jeszcze mamy? Naciki. Granacik. Trochę ich tu mamy. No zaraz zobaczymy. Sterowanko. Może coś zmienić na chwilę. Zaraz, gdzie to jest? Nie wiem, którym się rzucało granaty. Boże no. Gdzie to jest?
Kurde. Gdzie są klawisze logia? Gdzie to się nazywa? Nie, to musi być sterowanie, no. Tutaj to co to jest? Nie, to jest sterowanie i to jest... O, mamy, dobra. Jak się rzuca granatem? Środkowe przycisk myszy, dobra. Lecimy z tym. Kurde, to miał być ten. Co innego. Ale dobra, zajarało ich, a mamy was. W ogóle w Fortnite fajnie trawa się podpala, nie? O kurde, kurde, przyjarało mnie. Może nie tak fajnie się podpala, jak sądziłem, bo przyjarało mnie troszeczkę. Ale chyba tylko podeszły mi spaliło, bo już mam pewne życie. O Jezu, jak podrzucił wielkie rabiny, widzieliście to? Ja pierdzielę, co za beka. O, no ślepo strzelałem do niego. Dobra, dawać. Mam go nożem sieknąć. Trafimy go. Sukces. No niestety. Dla mnie sukces, dla niego niekoniecznie. Ale tak jak mówiłem, to jest Far Cry. Licząc są inne prawa. Ale latarka fajnie się zapaliła sama. O, przedmiot kultu. To kazali znajdywać, nie wiem po co, ale pokazali, więc będę to robił, haha. Dawać punkt umiejętności. Dawamy. Dobra, to. Tutaj jeszcze jest lepsza. Dobra, to jeszcze sobie wykupimy. Weź tam wejść? Kurde, gdzie to jest? A zresztą nieważne. Kurde, ale... Gdzie to jest? Jestem ciekawy, no bo miałem nie szukać. Tu jest coś zawalonego. W takim razie można mniemać, że na dole też nie wszystko jest w porządku. O, to jest dobre. To nie są potrzebne, żeby robić te strzykawki z życiem. Tak, z życiem. Tak to się przyjęło mówić. No, dają życie po prostu, tak. Dobra, wchodzimy jeszcze raz na szybko. Ja już nie będę was zanudzał. Ale... A, nożykiem, dobra. Poszło. Dobra, dawaj. Lecimy na misję główną, bo to jest najważniejsze, a nie jakieś kanapeczki. Misja główna, a nie jakieś kanapeczki. Jak to mówił Hardcore Vitoxu. No nie do końca z misjami trafiłem, ale chyba rozumiecie całą konwencję. Przedmiot kultu, tak, już tego nie wyszło. Dobra. Nie mam wyjścia, chyba muszę tutaj postępować na monaki, dobra. Wczytywanko, cyk, fuch, jesteśmy na miejscu. Jeszcze zobaczę szybko amunicja, uzbroję zapasy, nara, dobra, jeszcze posprzedaję szajs, cyk, dobra, dziękuję bardzo, do widzenia, już nie chcę mi się tutaj siedzieć, dobra, lecimy stąd, gdzie jest wyjście, pomocy, dobra, jest. Jak tu pięknie. Prawie tak samo jak w pierwszej misji. A nie, bo to jest to. Boże, to jest to pierwsze, dobra, nieważne. Zaraz powiecie, że ten, gram w grę i nie ogarniam, gdzie ja jestem, no ale... No macie rację. Dobra. Bryka. Fajna bryczka. Bo to jest łada. Ale gdzie mam jechać, bo nadal nie mam GPS-u. Czyli muszę być prosto, teraz w lewo, potem w prawo, potem w lewo i potem... Potem i tak sprawdzę, co tam... O Jezu, jakie to są skały, Boże, weźcie to ode mnie. Było blisko. Dobra, jak miałem jechać, bo już nie pamiętam. Chyba dobrze. Nie, dobra. Ej, trafiłem na coś. I hajsy. Wow. Ale cash. Sporo. Dobra, trzeba stąd wydupcać w podskokach. Jezu, nie, Boże, ja źle jadę. To nie tak, pomocy. Wyjadę stąd? Boże, ja chyba się wybrałem na grzybobranie samochodem. Dobra, jest git. Trafiliśmy na dobre tory.
Może nie do końca dobre tory, bo nadal jesteśmy na tej wyspie, która jest skrajnie niebezpieczna i tak naprawdę bycie tutaj to jest skazanie na śmierć tak naprawdę. Dobrze, jadę. Cały czas prosto i potem mijam. I dobra, i będziemy. No mówię, bez GPS-a ja nie jeżdżę. Musi być GPS. GPS dobrze jest. Ale tutaj nie ma, więc jest źle. Ale mam przynajmniej fajną brykę, dosyć fajnie jeździ. Okej. No naprawdę, ten świat Warcraft jest takim miejscem, gdzie jest pięknie, jest cudownie. Mimo wieku grana robi wrażenie i jest taka bardzo estetyczna. Ma nadal dosyć duże wymagania. Bo nie mam tutaj zbyt dużych FPS-ów, ale działa dosyć płynnie. O Jezu, już mi widzą. Dobra, jesteśmy na miejscu. Bo ja nie przejadę, widzę. No, tutaj zajmiemy się już głównym wątkiem. Statek, który jest osadzony na mieliźnie. A prawdopodobnie zaraz ukaże się naszym oczom. Meduza. Przyjdź na Meduzę. Czy to jest walka Fame MMA z tym youtuberem Meduza? Jeśli tak, no to będziemy mieli dobry odcinek. Jeśli nie, no to będziemy mieli chyba troszeczkę słabszy. No, nigdy zbyt dużo przeciwników. Tutaj mamy jakiegoś mistrza. Dobra, co on tam sobie robi? On sobie tutaj leży. Aha, dobra, już wiemy, już wiemy. Odhaczony. No dobra, już go tam przeszukam, już pozwolę sobie przeszukać. To jest w końcu ostatni odcinek, który będę przeszukiwał. No może nie ostatni, no ale wiecie, pozbędę się tego złego zwyczaju. Może nie do końca zły, ale myślę, że jest to optymalny sposób przekazywania fajnego materiału o grze. Chodzi. No. Jak oni się ustawili nam, chłopaki? Dla nas w sumie dobrze się ustawić. Ciekawe, czy innym strzałem bym ich zdjął. O kurde, nie. Nie tak. Uuu. Dobrze się wcelowałem. 13 dolca. I bez kasy ten drugi. Słabo. Ładny zachód słońca. O, tu są chłopaczki. Ale zostawimy sobie ich na deser. Przejdziemy sobie przez ten statek. Ciekawie zbudowany. Ładnie, ładnie. Postarali się twórcy gry. Mamy tutaj przyjęcie urodzinowe, bo zebrało się ich aż... Fuh. No cóż, pora zakończyć te urodzinki. Żółta, ten ma żółtą tom, to oni są z jakimś ten... Oni są właśnie tymi radiooperatorami. Pik! Koniec. O! 3, 2, 1. Rozkraczył się. O, co to było? Jakaś woda tutaj chlusnęła. Ciekawe, co na tym stateczku jest. Jestem ciekawy. Nic tu nie ma. Tylko ja tu jestem. Czyli to nawet coś jest, bo ja jestem. O, sorry. Mikstureczki muszą być w kiermanie. To ich jeszcze załatwimy.
i będzie sprawa niemalże gotowa. No jak ładnie sobie stoją. Ciekawe, o czym rozmawiają. Ale ładnie sobie leżą. Musieli nieźle rozmawiać, bo są pomęczeni, podjęci są. Dobra, koniec tych głupot. O, skarby. Skarby mogę otwierać, bo szybko się otwiera. Bo macanie tych pajacyków to mnie męczy, takie przeszukiwanie. No to akurat muszę go zmacać na... Wybaczcie, na potrzeby misji. Uniknij wychylcia, skadaj się, aby... Aha, to zrobić. Dotrzyj do sterowni Meduzy. O nie, tam będzie ten youtuber, słuchajcie. Meduza, youtuber. To on pewnie tam nagrywa te swoje telefony. Tak zwane głupie telefony na stream. No, wiecie co? Ja nie jestem chyba jeszcze gotowy, żeby tam wejść. Myślę, że odpuścimy sobie wejście w tym odcinku. I zrobimy to w następnym. Wiem, że to najgorsze miejsce dla was, żeby zakończyć ten film. Natomiast biorąc pod uwagę, ile ten odcinek trwa, no to to jest jeden z najlepszych. Także do zobaczenia w naszym odcinku, a pojawi się on już w następnym dniu, bo odcinki mamy codziennie. Bye!